bardzo dużo dzisiaj gości, którzy dojechali do nas. Są wspaniali olimpijczycy, jest naprawdę wielu, wielu ludzi, którzy budowali wyścig Solidarności, dlatego pozwólcie, że zacznę od trochę wcześniej, 2-3 minuty, abyśmy mogli punktualnie za 15:10, tak jak jest przewodnika, jak jest w regulaminach, mieć start na pięknej ulicy Piotrkowskiej. Nic, abyśmy wspólnie przywitali twórcę wyścigu Solidarności Olimpijczyków, Andrzeja Słowika. Andrzej, zapraszam Cię tu, bo razem budujemy ten wyścig. Zapraszam Janusza Tomaszewskiego, człowieka, który do wyścigu doprosił olimpijczyków Polski i od tego momentu jest nazwa wyścigu polarskiego Solidarności Olimpijczyków. Czytam przywitanie od pana ministra sportu i turystyki, pana Jana Widerę, podsekretarza stanu. Witam serdecznie. Witam Marka Matuszewskiego, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu, który budował ten wyścig. I Marku, zapraszam Cię też na tą mównicę, gdyż będziemy chcieli wspólnie z Wami podziękować tym, którzy ten wyścig budują, tym, którzy wsparli ten wyścig finansowo. Chciałbym poprosić teraz sponsorów, którzy wyścig nasz sponsorują w koszulkach bądź też w reklamach, ale dzięki temu może się odbywać 28. wyścig kolarski Solidarności Olimpijczyków. Poproszę w imieniu firmy Varitex pana Henryka Ulachy, członka zarządu. Poproszę. Szanowni Państwo, Varitex ma koszulkę zieloną i jest to o tyle miłe, że ta firma wspiera łódzki sport, od wielu, wielu lat wspierała też wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Szanowni Państwo, od wielu, wielu lat wyścig ma miasteczko, które jest zbudowane z 400 osób przynajmniej, ale jest mnóstwo samochodów i ten sprzęt, żeby przewieźć, to poproszę jedną z największych firm, która produkuje okna, firmę Ignacy Petecki. Z oknem na świat, jak mówi twórca wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Nie dodał tylko z oknem Peteckiego na świat. Podziękujmy takie ogromny film, który wiezie ten sprzęt, to jest właśnie od pana prezesa Peteckiego. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć tak. Nigdy nie zrobiłem tyle kilometrów, co przy 28. wyścigu kolarskim Solidarności i Olimpijczyków, ale nie na rowerze, tylko w samochodzie i w obecności dyrektora poczty Janusza Michaluka. Janusz, zapraszam Cię, to jest ogromne podziękowanie. Wspólnie jeździliśmy do wiele, wiele miejsc. Wspólnie próbowaliśmy, żeby zaprosić wielu przyjaciół do wyścigu. Janusz, ogromne podziękowanie od organizatora. Szanowni Państwo, oczywiście koszulka PGE była wymieniona, prezes Zawada, natomiast również jest koszulka wspólnie z hotelami Dal dla pana prezesa Banku Pocztowego, Polskiego Banku Pocztowego, pana Sławomira Zawadzkiego. Poproszę panią dyrektor Zabłocką o odebranie i przekazanie panu dyrektorowi banku, prezesowi Banku Pocztowego. Szanowni Państwo, łódzka specjalna strefa ekonomiczna nie tylko oferuje piękne tereny, piękne inwestycje na rzecz inwestorów, ale również wspiera sport. To, co chyba bardzo ważne, a o czym mało kto mówi, polski sport jest wspierany przez polskie firmy. Panie ministrze sportu, dziękuję za to, że wreszcie doczekaliśmy się tego, że na firmy zagraniczne w sporcie nie mamy co liczyć. Liczą ich drużyny w ich krajach własnych. W Polsce tego nigdy nie doczekaliśmy. Panie, na podziękowanie dla rzecznika na ręce pana prezesa Michalika. Thank you.
Państwo, to jest chyba ostatnie podziękowanie, jakże bardzo ważne, i przejdę do wspaniałych olimpijczyków, którzy tu są dzisiaj. Jak zauważyliście, po raz pierwszy w telewizji publicznej polskiej usłyszeliście o polskim wyścigu 28 w sensie większym niż do tej pory. Bo już w różnych kronikach sportowych, w różnych informacjach usłyszeliście, że będą relacje z wyścigu. To jest wyścig kolarski zbudowany przez Andrzeja Słowika w Łodzi, pierwszego przewodniczącego Solidarności. To jest wyścig zbudowany dalej przez Janusza Tomaszewskiego. Ja dzisiaj go tylko próbuję rozwijać i dziękować moim kolegom, że wspierają mnie w tym. Ale cieszę się bardzo, że po raz pierwszy doszło do porozumienia z Telewizją Polską wspólnie z przewodniczącym Piotrem Dudą i prezesem Telewizji Polskiej Jackiem Kurskim. Chciałem ogromnie podziękować z tego miejsca i będę to powtarzał w wszystkich miastach etapowych i startowych, że to polskie wyścigi, nie tylko wyścig Solidarności, ale jeszcze kilka polskich wyścigów, które powinny być pokazywane w telewizji publicznej, no bo inne nie za bardzo nas chcą. Ogromne podziękowanie dla pana prezesa i poproszę pana wiceprezesa Telewizji Polskiej S.A. Szanowni Państwo, są trzy sejmiki wojewódzkie, które wspierają wyścig kolarski Solidarności Olimpijczej. Chciałem z tego miejsca podziękować marszałkowi sejmiku województwa łódzkiego, bo jest jednym z tych, który oprócz podkarpackiego i lubelskiego zawsze wspiera wyścig. Myślę, że też obecność przewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego, pana przewodniczącego Mazura, który jest związany ze sportem, jest związany z kolarstwem, też do tego się przyczynia i za to też dziękuję, ale proszę teraz przedstawiciela pana marszałka Stępnia o to, aby odebrał to ogromne podziękowanie. Co roku marszałek województwa łódzkiego sponsoruje wyścig i wspiera polskie kolarstwo, szczególnie, że w tym roku mamy dwa etapy na terenie województwa łódzkiego. To jest Duńska Wola, a później start z Tomaszowa. Pani marszałek, ogromne podziękowanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja poproszę Tadeusza Skorka, człowieka, który od początku buduje ten wyścig, jak widzicie, nie starzeje się, energię ma dalej tą samą. Chciałem, aby w imieniu Polskiego Związku Kolarskiego zostały wręczone odznaczenia osobom, które zasłużyły się dla Polskiego Związku Kolarskiego, które wspierają sport kolarski, wspierają zawodników. Poproszę Ireneusza Bacha. Przewodniczący minister Janusz Tomaszewski mówi gwarą, jak to się nazywa. Szanowni Państwo, ja poproszę teraz Mietka Nowickiego. Jeżeli, Mieciu, jesteś gdzieś tu w pobliżu i nie ścigasz się gdzieś na Odpłotkach w Łodzi, a widzę, że już dojeżdżasz do nas. Mieciu, jest tutaj do wręczenia odznaczenie. Chcę powiedzieć, że Mieczysław w tym roku został przewodniczącym Towarzystwa Olimpijczyków Polski, ale też został wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ogromne gratulacje, Mieciu, bo to dla nas jest też dla wyścigu, który budowałeś i budujesz. Mieciu z nami jeździ cały czas. Mamy jeszcze jedną tajemnicę, którą tu nie ujawniliśmy. W piątek dojedzie do nas Edward Borysewicz, ten, który wychował polskie kolarstwo, a później stworzył olimpijską drużynę Stanów Zjednoczonych z Gregiem Lewontem. Przyjedzie do nas, Mieciu, na pewno powiedział, wyjedzie po niego, będzie z nami. Szanowni Państwo, będzie wolno w imieniu
Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego wręczyć odznaczenie dla Krzysztofa Kijańskiego. Zapraszamy Krzysiu tutaj na scenę. Jest to brązowy medal, także jeszcze dużo przed tobą. Serdecznie gratulujemy. I następna edycja, mam nadzieję, będzie jeszcze bardziej bardzo. Szanowni Państwo, mamy jako Regionalna Rada Olimpijska niespodziankę. Chciałbym poprosić na scenę Jana Kudrę. Janku, chodź do nas. Za kilka dni Janek kończy 80 lat. Proszę przyjąć od nas zegar, mini zegar, który będzie odmierzał czas te godziny i te dni. Dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłeś jako olimpijczyk, jako kolega dla naszego sportu w regionie. Masz mały rower, który jak Ci się popsuje ten duży, to będziesz jechał. I skoro jestem przy głosie, miło mi, że tutaj jest tyle olimpijczyków wspaniałych. Dziękuję Wam za to. Szanowni Państwo, już nas poganiają, robi się ciśnienie. Mieczysław tutaj powiedział olimpijczykom. Edward Skorek, Artur Bartyka, Marek Leśniewski, Janek Tomaszewski. Witam Was serdecznie. Jerzy Boniecki. Szanowni Państwo, chciałem w tej chwili też przy tej okazji gorąco przywitać komendanta wojskiego policji i komendanta miejskiego policji. Szanowni Państwo, chciałem z tego miejsca podziękować za ogrom pracy, jaki my mamy ze strony policji. To zabezpieczenie tego ogromnego peletonu, zabezpieczenie tych wozów, bezpieczne dojechanie. Za to od organizatora bardzo, bardzo dziękuję. I to jest na ręce wszystkich komend policji powiatowych, przez które będziemy jechali, czy też komend wojewódzkich. Panie komendancie, ogromne podziękowanie. Szanowni Państwo, za chwilę ruszamy. Chciałbym oddać głos panu ministrowi sportu. Panie ministrze, proszę. Szanowni Państwo, 28. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Olimpijczyków i Solidarności to jedno z ważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce. Myślę, że ten wyścig przyczyni się do promocji naszego kraju. Liczę również na to, że nasi zawodnicy osiągną bardzo dobre wyniki. Życzę wszystkim zawodnikom sukcesów, a kibicom niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo. Proszę naszych olimpijczyków tu na trybunę. Zapraszam całą trójkę. Jesteś jednego wzrostu. Chciałem oddać głos pierwszemu twórcy wyścigu. Parę zdań dla nas. Andrzej Słowik, proszę. Zostałem wyrwany do odpowiedzi, proszę Państwa. Mimo, że 28 lat minęło, nie przygotowałem okolicznościowego przemówienia. Ono będzie gotowe za 2 lata na 30. edycję. Chcę powiedzieć tylko, że twórcom, bo sam tego nie byłem w stanie oczywiście stworzyć, przyświecała jedna podstawowa zasada, bardzo ważna dla Łodzi, dla regionu, mianowicie zastrzegliśmy sobie, że wyścig będzie się musiał co roku pokazać w Łodzi. Albo tu się będzie zaczynał, albo będzie się kończył. Łódź w kolarstwie była bardzo znaczącym ośrodkiem przed laty w Polsce. Mam nadzieję, że to się odrodzi co najmniej do takiego poziomu, jaki mieliśmy przed laty. I wyścig Solidarności jest jedną z takich pomocy naukowych, żeby do tego doszło. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i zapraszam na kolejne edycje Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Szanowni Państwo, poproszę jeszcze o zdanie pana wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu, który z nami też uczestniczył w wielu negocjacjach. Za chwilę dotrze do nas pani prezydent, która otworzy wyścig z panem ministrem. Będzie mogli ruszyć trasę. I prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Panaszek. Darek, zapraszamy Cię tu, bo do sekundy do startu. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć w ten sposób. Wielkie podziękowania dla człowieka, który bardzo dużo pracy poniósł, Waldemar Kręc, z całą swoją grupą. Mietek Nowicki i nie chcę tu nikogo już więcej wymieniać, ale te dwie osoby wniosły bardzo duży wkład. I powiem na koniec.
ścieżki rowerowe, tu Janek Tomaszewski, my na komisji sejmowej zawsze walczyliśmy o ścieżki rowerowe, bo wiemy, że poprzez to też popularyzuje się kolarstwo. I Waldek Kręc też jest za tym, żeby tych ścieżek rowerowych było jak najwięcej. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Szanowny Państwo, ja dziękuję bardzo. Za chwilę dotrze już Pani Prezydent. Janek Kudra jeszcze ma specjalne wyróżnienie. Jeszcze raz prosimy. Szanowni Państwo, witam też radnych. Widzę Rady Miejskiej Łodzi, którzy są gospodarzami miasta. Chciałem szczególnie przywitać człowieka, który tu się ścigał. Później, jak już się wyścigał, to zaczął tworzyć drużynę swoją kolarską. Ale jak już dorósł do tego, że pojął wszystką wiedzę o kolarstwie, stanął na czele Polskiego Związku Kolarskiego, z czego ja osobiście jako organizator się cieszę i jestem dumny, że jest człowiek, który to wszystko przeszedł. Witam serdecznie prezesa Darka Walaszka. Witam, Darku. Poproszę jeszcze ludzku. Drodzy Państwo, ja z okazji tego, że przybyłem do Łodzi, a jak Łódź to Jan Kudra, chciałem złożyć życzenia z okazji urodzin pana Janka. Wprawdzie za 3 dni, ale z okazji tych 80 urodzin, panie Janku, za wkład pracy, za aktywne działania dla polskiego kolarstwa, całe polskie środowisko i Polski Związek Kolarski. Dziękuję panu bardzo. Podziękowanie, podziękowanie za wspaniałego zawodnika. Szanowni Państwo, i to, co zostawiłem na koniec, miasto, z którego startujemy. To, o czym Andrzej Szowik powiedział. I cieszę się, że zawsze w tym mieście, poza jednym wyjątkiem, kiedy nas nie chciano, że władze miasta zawsze chcą, żeby tu był start bądź meta, bądź cieszą się, że można się ścigać na ulicy Piotrkowskiej. Już mi sędzia pokazuje 4 minuty. Chciałem z tego miejsca podziękować prezydentowi miasta Łodzi, że możemy po raz kolejny startować, że możemy po raz kolejny na tej pięknej ulicy Piotrkowskiej pokazać ponad 110 kolarzy, bo tylu jest. I że po raz kolejny prezydent miasta Łodzi, pani Hanna Zdanowska, będzie wspólnie z panem ministrem otwierać ten wyścig. Witam pani prezydent, zapraszam i za 2 minuty już wychodzimy do startu. A to podziękowanie od organizatora za to, że mamy i przekazany medal olimpijski. Pani prezydent, 2 zdania na start i lecimy do kolarzy. Tam jest, pytają się, gdzie są kolarze. Tam są kolarze, jest bardzo dużo. Szanowni Państwo, witam serdecznie w Łodzi po raz kolejny. To już 14 raz z rzędu mamy szansę powitać naszych sportowców, naszych kolarzy, którzy właśnie z tego miejsca startują. Oczywiście w pozostałych przypadkach było to inaczej. Życzę wszystkim przede wszystkim bezpiecznej jazdy, bo to najważniejsze. Życzę wspaniałych osiągnięć i wyników sportowych. No i oczywiście mam nadzieję, że Łódź jak zwykle będzie szczęśliwa i idziemy do startu, tak. Dziękuję wszystkim za obecność. Do zobaczenia za rok. Tak, to już 28 edycja. To jest wyścig, który ma swoją tradycję. Ja startowałem osobiście chyba w drugim, w trzeciej, w czwartej edycji. Lata doświadczenia, organizatorzy dbają zawsze o promocję polskiego kolarstwa. A jest to nasz drugi wyścig narodowy, od razu po Tour de Pologne. Tour de Pologne, wiadomo, jest rangi najwyższej. Solidarność jest tuż za nim, także czuję wielki sentyment w związku z tym, że to jest również wyścig Solidarności i Olimpijczyków, czyli niejako też mój wyścig Olimpijczyka. A jak się zmienia wyścig z pana perspektywy? Wyścig staje się coraz bardziej barwny. Odwiedzamy różne miejsca. Nie jest tak, że co roku tymi samymi drogami przemierzamy. Organizator dba o to, żeby był atrakcyjny, żeby było spore premii lotnych. Wiadomo, etap jest, wyścig jest w miarę płaski, a atrakcją będą premie lotne, także premie są, będzie walka na etapie, tak, na etapach tak jak co roku, także mam nadzieję, że zwycięzca będzie godny w tym roku również. A co może pan powiedzieć, żeby zachęcić ludzi do kolarstwa? Kolarstwo kiedyś było sportem narodowym, mieliśmy wielkie sławy, wielkich mistrzów, herosów. Teraz mamy nową generację, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, sporo zawodników jest na poziomie światowym. Kolarstwo się odrodziło i zachęcam wszystkich kibiców do kibicowania, do
podziwiania tego barwnego peletonu. Co prawda szybko przejeżdżamy, ale na starcie, na mecie można zawsze kolarzy zobaczyć, można poprosić o autograf, można zrobić sobie zdjęcie. Kolarze są otwarci, kolarze są bardziej dla publiki. Oni mają swój spektakl podczas wyścigu startu i mety, ale szczególnie przed startem, bo po mecie nieraz są zmęczeni, po etapie mokrym są brudni, także niechętnie pozują do zdjęcia, ale przed startem można spokojnie przyjść, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie i ten upragniony autograf zdobyć. Junior, a tu dostali stypendia po 40 tysięcy. Esprandi Polkowice. O, uwaga, uwaga, bo teraz tempo szalone. Już Polacy atakują i na czele wyścigu Franciszek Sis, Czechy, ale pięknie jedzie Piotrek Brożyna. Polski atak i widać także Pawła Franczaka. To koszulka Churomu, a więc tutaj mamy jeszcze dwa okrążenia. Teraz to wyścig Solidarności i Olimpijczyków nieraz już gościł tutaj w Zduńskiej Woli, ale w tym roku gości nieco inaczej, tak obszernie. Tak jest. Kilkukrotnie już wyścig Solidarności i Olimpijczyków przejeżdżał przez Zduńską Wolę. Mieliśmy start w Zduńskiej Woli, a w tym roku mamy finał pierwszego etapu, czyli metę. Meta w Zduńskiej Woli zostanie rozegrana tutaj na ulicy Łaskiej przy Zduńskowolskim Elektroniku. Jest to takie szczególne miejsce, ponieważ tu na ulicy Łaskiej zawsze wszyscy podziwiamy, jak ten wyścig przejeżdża i myślę, że dzisiaj też wszyscy będziemy tutaj wyczekiwać kolarzy z niecierpliwością, żeby im kibicować. Jest tam pola, jest Grzesiu Stępniak, jest na pewno Paweł Franczak, ale uwaga na tego Czecha, ale pola, pola! No tak, no pierwsze miejsce Polaka, Grzegorza Stępniaka, drugie Alana, który przegrał bardzo minimalnie. Piękny wyścig, przeciętna pod 50 na godzinę, więc są powody zadowolenia, wysoki poziom ścigania, zmienna temperatura, bo ruszyliśmy bodajże w temperaturze 20 stopni, teraz podchodzimy pod 30, więc kolarze też to odczuli. To wspaniały etap. Pierwszym numerem jest to zawodnik Łodzi do Zduńskiej Woli. Cudowny finisz. Tak, dzisiaj troszeczkę byłem osamotniony w tym finiszu, więc postanowiłem wykorzystać pracę ekipy CCC, która była świetnie zorganizowana. Tak jak mówiłem tutaj we wcześniejszym wywiadzie, trzeba było czekać do ostatnich metrów. Dzisiaj troszeczkę kunsztu tego sprinterskiego się we mnie odezwało. Udało się wygrać, zimna krew co do samego końca i jestem liderem, z czego się bardzo cieszę. Nie. Nikogo nie zasięgu zapuszczają. Na miejscu drugim jest polski kolarz, mistrz sprintu, wielki polski talent, mistrz Europy, Alan Banaszek, CCC Esprandi Polkowice. Poproszę Marcina Łabęckiego, wicestarostę Zduńskowolskiego, o dekorację
tego znakomitego kolarza z klanu Banaszków. Piękne gratulacje i dziękujemy fotoreporterzy, pracują. Polski kolarz Grzegorz Stępniak wygrywa z Duńskiej Woli, reprezentant Wipatek 7R. On wygrał i prosimy Wojciecha Rychlika, starostę z Duńsko-Wolskiego, o dekorację. I wspólne zdjęcie, panie starosto. No i oczywiście brawa od państwa, ale Polacy dali popis na mecie. Ależ było fenomenalne polskie zwycięstwo. Jeszcze raz serdeczne brawa. Biało-czerwona, w Zduńskiej Woli niezwyciężona. Hotel Dahl jest fundatorem tej koszulki. I bank pocztowy. Andrzej Słowik, organizator pierwszego wyścigu. Dziękujemy, gratulacje, serdeczności. Koszulka zielona, górala Joachima Riesseny, Holandia. I prosimy. Joachima Riessen. I prosimy Krzysztofa Kilańskiego. I Dariusza Banaszka, prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Joachima Riessen. Prosimy o wręczenie koszulki. Telewizja kręci wszystko szybko na antenę. Brawo, brawo. Fotoreporterzy i prosimy. Biała koszulka punktowa. Grzegorz Stępniak, już zapraszamy na podium. I pan Marek Matuszewski, Edward Skorek, zapraszamy do dekoracji. Przewodniczący, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Prosimy bardzo. I Edward Skorek, olimpiada w Montrealu. Mistrz świata, słynna polska drużyna. Brawo Grzesiu, brawo Grzesiu. Grzegorz Stępniak, Wipatek 7R, zapraszamy. I przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyścigu Waldemar Kręcy i wicemistrz olimpijski, znakomity kolarz Marek Leśniewski. Żółta, żółta koszulka Solidarności dla Grzegorza Stępniaka. Prosimy o zdjęcia, ujęcia, wszyscy razem. Hello. I bohaterów dzisiejszego etapu zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Bardzo prosimy. Prosimy również jeszcze koszulki służbowe. Alan, zapraszamy. Zapraszam naszych olimpijczyków i zapraszam pana starostę na tą trybunę, bo to dzięki panu staroście przyjechaliśmy do Zduńskiej Woli. Dzięki Solidarności Zduńskiej Woli jesteśmy tu po raz kolejny i to jest moment, kiedy możemy podziękować wspólnie za ten pierwszy piękny etap 28 wyścigu. Zapraszam pana przewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu Marka Matuszewskiego. Zapraszam olimpijczyków, ktoś jeszcze mi umknął, Darek Banaszak. Dziecko wygrywa, a ty z nami to nie chcesz być? Jako prezes Polskiego Związku wręcz powinieneś. Szanowni państwo, ogromne podziękowanie dla organizacji tego etapu. To rzecz wyjątkowa, wyścigu Solidarności, wygrywa pierwszy Polak, drugi Polak. Naprawdę coś, co cieszy.
To jest rozwój polskiego kolarstwa. Ale nie byłoby nas tu, gdyby nie Solidarność, gdyby nie przewodniczący Solidarności Mirek Królewiak, gdyby nie pan starosta, gdyby nie władze samorządowe czy sponsorzy. Moje podziękowanie również dla przewodniczącego Sejmowej Komisji, bo jest jednym z nielicznych ludzi, oprócz tu obecnego Darka Banaszka, który ma wiedzę, żeby zrobić imprezę sportową, trzeba ogromnego zaparcia, ogromnej siły i ogromnego kapitału finansowego. Chciałem z tego miejsca jeszcze raz wam podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, a zawodnikom życzyć sukcesu. Aries, ty wygrałeś już w tamtym roku. Dzisiaj widzę, że masz już lepszych zawodników, ale mam nadzieję, że są 4 etapy, możesz powalczyć. Chciałem z tego miejsca podziękować panu staroście, panie starosto, za organizację. Że na trybunie jest Marek Leśniewski z Olimpijczyk, jest Edward Skorek, olimpijczycy, nasi medaliści olimpijscy. Również Polski Związek Kolarski przygotował podziękowanie, Darku, teraz obowiązki twoje. Podziękowanie dla ludzi za zasługi dla kolarstwa polskiego. Pani Anna Subert. I pan Piotr Pacel. Dziękuję bardzo, panie starosto. Panie przewodniczący, dziś z Zduńskiej Woli mamy święto kolarstwa, który przyjechał tutaj w wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję wszystkim zawodnikom, którzy przyjechali do nas do Zduńskiej Woli w tych barwnych strojach międzynarodowych ekip. Dla nas to ważny dzień, bo wyścig Solidarności bywał u nas wielokrotnie, były tutaj lotnie premie, finisze, był start, medal jest po raz pierwszy. Cieszymy się bardzo, pozdrawiam wszystkich zawodników, dziękuję panie przewodniczący za to, że jesteście tutaj. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Dziękuję, a dla formalności przypomnę, że gdzieś tu chodzi organizator tego wyścigu. A z tyłu jest Andrzej Słowik. Podziękujmy Andrzejowi, bo to jest właśnie jego dziecko, a my to dziecko musimy wychowywać. Do zobaczenia za rok. Gratuluję kolarzom. Super, fajna pogoda, fajne ściganie. Panie starosto, dziękuję wszystkim z Zduńskiej Woli, którzy przyczynili się, że bezpiecznie tu przyjechaliśmy i bezpiecznie wyjeżdżamy. Dziękuję bardzo.